Cześć wszystkim. Jak sam tytuł filmu wskazuje, nie trudno się domyślić, straciłem zajawkę z kręceniem filmów na YouTube. Znudziła mi się akwarystyka. Sprzedaję kanał. Ktoś chętny do kupienia? I co, uwierzyliście? Nie, żartowałem. Nie sprzedaję kanału, to byłaby naprawdę kompletna głupota. Nawet ja bym takiej chyba nie zrobił. Jest inna sprawa. Postanowiłem w końcu coś zrobić z tym, daj roślinkę, sprzedaj roślinkę, a czemu nie sprzedałeś mi, obiecałeś mi, a zapomniałeś, a dlaczego to, a dlaczego tamto. Swego czasu reklamowałem poniekąd stronę P5 z Allegro, żebyście tam u niego spróbowali się zaopatrywać w roślinki. No, średni to skutek przyniosło, bo cały czas są pytania, zapytania, prośby o wysłanie roślinek. I później są pretensje. Ja sobie zapomnę, jak kurczę napisze 20 osób do ciebie, ty nie masz w danej chwili roślinki na sprzedaż, na wysłanie komuś, no to skąd ja to wezmę? Później są jakieś problemy, niedomówienia, pretensje. Nie chcę czegoś takiego, więc postanowiłem nawet na tym skorzystać. Postanowiłem na Allegro wystawiać swoje roślinki z przycinki właśnie na licytację. W opisie filmu będziecie mieć link do mojej strony na Allegro, do aukcji przykładowo. Dziś tak na próbę mam do wystawione majakę fluvalitis bodajże i rotale colorate. W opisie na aukcji Allegro, na licytacji jest tam zaznaczone, że rotale colorate będę ciął normalnie jak żywopłot, w połowie ją przytnę, także będzie sporo sadzonek, tam 20 to jest moim zdaniem minimum i jej będzie. Napisałem tam, że około 20 tą majakę, co rośnie przed nią. Sobie chcę troszeczkę jeszcze zagęścić, więc mam do oddania, do sprzedania 5 sadzonek i tyle na razie. Mam roślinki, już teraz powoli z glonów wychodzę. Szczyty roślinek są w fajnym stanie, ale to muszę zostawić na razie sobie. W przyszłości, jeśli będę robił jakąś przycinkę, będę widział, że roślinki już tam niedługo będą do cięcia, to zrobię foto, wezmę, wystawię to na wszystko na Allegro. Zawsze będę robił na licytację. Ktoś będzie zainteresowany, niech licytuje i spokój święty. Nie będzie pretensji do mnie, że temu wysłałem, a temu nie. Tylko ktoś wygra licytację, dostaje. Ja sobie parę zawsze groszy zarobię. Może akurat uzbiera mi się za rok, za 10 na butle CO2. Nie będę musiał robić tego nieszczęsnego bimbru. Także w sumie same plusy z tego widzę. Nie wiem, jak to wszystko wyjdzie, jak to się mi uda, ale no warto spróbować. Warto spróbować, nic na tym w sumie nie tracę, a może będę miał i święty spokój, i jakiegoś grosza z tych roślinek. Oczywiście roślinki zawsze będę wysyłał tylko takie niezaglonione, w dobrym stanie, jak widzicie, i majaka, i rotala colorata. Są ładne, zdrowe, niczego im nie brakuje poza glonami, więc z czystym sumieniem mogę je komuś wysłać. Także no, nie będę sobie robił antyreklamy ani na YouTube, ani na Allegro. Ja tam nie mam zamiaru na tym Allegro mocno handlować, tylko po prostu, tak jak wspomniałem, połączyć jedno i drugie i może akurat coś z tego fajnego wyjdzie. Jedna sprawa, licytację zawsze będę zaczynał od piątaka, niezależnie czy to będzie 20 sadzonek czy 200, oczywiście dwóch sadzonek nawet nie będę nigdy licytował, tak w tym przypadku te dwa rodzaje roślin, uzbierało się kilka szczepek, także wystawiłem, od piątaka się to wszystko zaczyna, więc to tak mówię.
do ilu ktoś wylicytuje, to za tyle będzie miał. Ewentualnie tym razem jeszcze jest w miarę ciepło, roślinki można spokojnie wysyłać pocztą, więc bez jakiegoś tam strachu, więc jest tańsza opcja. List priorytetowy kosztuje 10 zł, polecony oczywiście, żeby każdy mógł sobie monitorować, śledzić przesyłkę, do tego folia, koperta bąbelkowa czy jakieś tam opakowanie. Także na razie za 12 zł, ewentualnie jak przyjdą mrozy, byłoby zimniej albo coś, trzeba będzie to wszystko zapakować, lepiej zabezpieczyć, wtedy ewentualnie będzie trzeba wysyłać tą paczką, czyli automatycznie wzrośnie cena za przesyłkę. Licytacja zawsze będzie się zaczynała od piątaka. Ode mnie to wszystko. Jeśli ktoś jest zainteresowany epokowymi roślinkami, zapraszam na Allegro, linki w opisie filmu. I tak będę teraz zawsze każdego odsyłał do tych linków. Po prostu już nie chcę się każdemu tłumaczyć, spowiadać, że temu czy tamtemu obiecałem albo że zapomniałem. Tylko trzem osobom jeszcze obiecałem roślinki. To jak urosną one, to im wyślę, słowa danego dotrzymam, a reszta już po prostu będzie z Allegro. Trzymajcie się, cześć.